gdyby nie spróbowali, ale na plecach mają kolejnego zawodników, jest nim KJUNBY, Magic Boy, no i pozostaje tylko TAS i to drużyna Dignitas jednak w tym momencie ma wielkie powody do radości, bo to oni wygrywają to spotkanie, to oni triumfują przed publicznością, jak mówił Snap. Jeszcze chciałbym wam pokazać, jak wygląda ta ceremonia zakończenia, jak wygląda ta ceremonia wręczenia nagród. Bo to też warto pokazać, bo to jest przecież piękne widowisko. No i gratulacje, oczywiście gratulacje dla duńskiego składu. Mimo że grali 6. mapę z rzędu, udało im się to zrobić. Udało im się wygrać mimo na pewno dużego zmęczenia. No i oto oni. Zwycięzcy Epicenter Moscow. Jak najbardziej. Zasłużone zwycięstwo. Pokonali tak naprawdę wielu faworytów tego turnieju. Mieli naprawdę cięższą drabinkę. Ciężką. Może nie cięższą od Polaków, ale ciężką. Na ich drodze stanęło Navi, Fnatic i ostatecznie Virtus.pro, ale każda z tych drużyn musiała uznać wyższość tej piątki. Teraz na naszym ekranie nawet 6, ponieważ z trenerem. Zasłużone zwycięstwo. No i piękna chwila na pewno dla każdego z tych zawodników. A nawet 7 tutaj jest na scenie, więc nie do końca nawet 6. Pokazali kawał pięknego CS-a przez te ostatnie dni. I tak jak możemy wskazać, że wiele gier jest przegranych, tak myślę, że tutaj to po prostu Dignitas jest zwycięzcą, a nie Virtus.pro przegranym. Przegrać w taki sposób to nie do końca też przegrać. A to jeszcze ich czek, który oznacza $250 000 na ich konta. I może jeszcze uda się usłyszeć jakiś wywiad, bo to właśnie Rubino przyjmuje ten jack i to zaraz on może rozmawiać z prowadzącym imprezę. A jeszcze tak słowem z zakończenia, to turniej naprawdę pięknie zorganizowany. No i Rubino musi przyjąć te gratulacje, na pewno cieszy się. I też podoba mi się jedna rzecz, że Rubino w wywiadzie przedmeczowym nie był taki pewny siebie. Powiedział, że to będzie 2-1 i liczy na to, że dla nich. Nie wiem, co powiedzieć. To był sen przez nasze ostatnie lata. Thank you. Dziękuję. Cóż więcej ma w takiej sytuacji powiedzieć Rubino. I też muszę docenić tutaj widownię. Dalej biją brawo, gratulują, pokazują, że doceniają to, że Dignitas wygrało, mimo że to nie oni byli ich faworytami. I don't know what to say. We felt confident in this game when we got the maps. We knew what's going to happen, or we hope for at least. Kiedy poznaliśmy mapę, wiedzieliśmy, że coś takiego się może zdarzyć, a przynajmniej mieliśmy taką nadzieję. Teraz bardzo miłe słowa pod adresem Virtus.pro ze strony Rubino. Oni są legendami. No i oczywiście Rubino wspomina o tym, że jako gracze podróżując bardzo dużo poświęcają, nie mogą być ze swoimi dziewczynami, nie mogą być ze swoimi rodzinami. Because for example, Megachist Boy, before he joined us, he never won a LAN before, and then we win like one of the biggest prize pools ever. So wspomina o tym, że Megachist Boy nigdy nawet LANa nie wygrał, kiedy dołączał do ich drużyny. I'm really glad, and I hope it was a really good game for you to watch. No i to wielkie trofeum. Też nie wiedzą chyba, jak poradzić sobie z nim do końca. Ja думаю, здесь и без перевода все понятно. Извините. Naprawdę bardzo doceniam taką postawę, jaką prezentuje Rubino. Tak jak wyszedłby tutaj zawodnik z jakiejś czołowej drużyny, tak jak, nie wiem, wyślijmy na przykład Karigana, czy chociażby Olofa. Wyszedł, powiedziałby, że było łatwo, że fajnie im się wygrało, a Rubino z taką pokorą przyjmuje to zwycięstwo. No i jeszcze MVP całego turnieju. A tym MVP jest Konfig oczywiście. Ale widać, że cieszą się. Widać, że to jest dla nich naprawdę bardzo znacząca wygrana. Dla ich karier, dla ich życiorysów. No i jak najbardziej zasłużone brawa. Z czystym sumieniem można powiedzieć, że zasługują na tą wygraną. Epicenter podeszł do końca i ja chciałbym